Cześć wszystkim, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszne gofry, które będą z przepisu na takie gofry z mąki pełnoziarnistej i dzięki współpracy z firmą Dezal mam przyjemność pokazać Wam gofrownicę, o której marzyłam, która piecze gofry jak z nadmorza, jest idealna i w porównaniu do mojej poprzedniej gofrownicy, która ma już chyba z 12 lat, no to porównanie gofrów jest... No nie ma porównania, także zaraz Wam pokażę produkt i przechodzimy do kuchni, do przygotowania pysznych gofrów na śniadanie. To jest moja nowa gofrownica, jest to gofrownica firmy Dezal, jest to model 301.6 Profi i ta gofrownica robi gofry w takim, z grubą kratką, wielkość jest kartki takiej pocztowej, czyli 10×15, no i gofrownica otwiera się pod kątem 100 stopni. I tutaj jeżeli chodzi o gofry, to jak szukałam gofrownicy, to wszędzie było napisane, że liczy się moc, no i ta gofrownica ma 1300 watów, czyli sporo jak na gofrownicę, dlatego one wychodzą takie chrupiące. No i firma Dezal, jest to produkt polski, także jeżeli miałabym polecić, wcześniej miałam gofrownicę, no to jakby nie ma porównania, jestem bardzo zadowolona. Jeżeli chodzi o włączenie, to tutaj się ją uruchamia i trzeba ją wcześniej naoliwić i gofry wychodzą pyszne i jakby jest krótki czas pieczenia, bo od 3,5 do 5 minut. No to zaczynamy. Ja Wam pokażę gofry takie tradycyjne, to jest taki przepis z kwestii smaku, to jest zwykła mąka pszenna, jest trochę cukru, olej, to będą takie tradycyjne gofry, już je testowałam i są przepyszne jak z nadmorza i zrobię też wersję swoją, to zrobię dla Tomka, to zrobię dla siebie i to będzie, będzie to mieszanie mąki pełnoziarnistej z zwykłą pszenną, będzie pół na pół, więc będą takie trochę pełnoziarniste. Dodam do tego napój migdałowy, można dodać oczywiście mleko, proszek do pieczenia, dwie łyżki skyra i do tego jajko. Tutaj mam przepis, żebym nie zapomniała, bo robiłam ten przepis tylko dwa razy, jeszcze nie wdrożyłam się w niego. Także mieszamy wszystkie składniki i zaraz wylewamy na rozgrzaną gofrownicę. I tutaj Wam pokażę od razu gofrownicę. I tak, i tutaj ona ma te duże kratki, więc sobie tam super. Myślę, że tutaj z mojego ciasta wyjdą jeden gofr, bo w poprzedniej gofrownicy miałam małą kratkę i wyszły dwa, więc chyba dzisiaj wyjdzie jeden. No i tutaj wystarczy kliknąć i odpalić i myślę, że już zacznę ją nagrzewać. Także bierzemy się za ciasto. Zacznę od wsypania mąki i każdej wsypię po 25 gramów. Tu wyszło 28, do tego proszek do pieczenia. I mamy prawie 50. Wlewamy napój. Ja mam akurat napój migdałowy, ale tutaj jakby mleko też się super sprawdzi. I tutaj wlewamy 50 ml. Jajko. I dwie łyżki skyra. Tutaj zamiennie ze skyrem można oczywiście użyć jogurtu, ale ja użyłam skyra, bo jest trochę słodki, wtedy te gofry będą miały słodki smak. I tutaj też dodajemy 50 gramów. I tutaj jest ciasto, to takie pełnoziarniste, z pełnoziarnistej mąki. A tutaj mamy takie tradycyjne i zaraz będę rozgrzewać. I tutaj ważne, że na pierwszego gofra zaleca się posmarować jakby gofrownicę olejem i tylko na pierwszego. Gofrownica mi się jeszcze nagrzewa i chciałam Wam powiedzieć, że gofry ogólnie nad morzem i tak, takie zalecenie, żeby je przed spożyciem ostudzić na kratce, więc ja mam taką kratkę z piekarnika i od razu będę sobie je tutaj studzić. Zacznę od wlania ciasta tradycyjnego, czyli takiego zwykłego. I teraz pieczemy około 3,5, tak było podane, do 5 minut, tak ja będę sprawdzać. Ale ładnie pachnie, już czuć zapach gofru. Wyciągamy.
Ej. I tak wyglądają gofry. Są sztywne, takie chrupiące. I teraz je ostudzę na kratce. Idealne są. W międzyczasie przygotuję twarożek i dodam do tego 2 łyżeczki kakao. Zrobię to z takim twarożkiem Granny. On się super nadaje, bo jest taki dość sztywny, nie ma tej takiej wody, więc się tutaj super sprawdzi, mam nadzieję. I troszkę miodu. Twarożek wyszedł przepyszny. Także to jest jeden z elementów do podania z goframi. Oto moje gofrowe dodatki. Mamy tutaj kiwi, banana, granat. Tutaj wzięłam taki dżem o smaku, nawet nie wiem, wiśnia z acerolą. Tutaj resztę z Kyra. Tu mam jakiś dżem ananasowy. To jest taki fajny krem czekoladowy. Polecam go zamiast Nutelli, ponieważ ma mniej, o wiele krótszy skład. No i też ma mniej kalorii. No i tutaj jest ten twarożek. Także już się gofry pieką. Zaglądamy do gofrów. Myślę, że już gofry będą gotowe. I to są gofry z mąki pszennej i pełnoziarnistej i też wyszły super chrupiące. Myślę, że już będzie gotowe. Zrobię sobie tutaj 2 inne. Tak się prezentują gofry. Są fajne, sztywne, nic się nie wygina, więc jestem mega zadowolona i to wygląda przepysznie. Po ostudzeniu gofry dalej są takie same jak były, czyli nic tutaj jakby nie ma takiego flaka, nie są takie bardzo miękkie, są sztywne, takie jak nad morzem. I tutaj wielkość jest 10 cm na 15, czyli jak kartka. Tak się prezentują gofry. Są kolorowe, są fajne, sztywne. Ten też, bo jeden wzięłam taki, drugi taki. Także kolorowe, piękne śniadanko w ten paskudny dzień deszczowy.